dzieje? Nie to miało być. Jesteśmy już po nagraniu Pytanie na śniadanie. W tej chwili można powiedzieć, że nie trenuję, tylko się bawię sport. Aktywności mam bardzo dużo. Gdzie jesteś? W hangarze. Też przyszliśmy coś poćwiczyć, trenować. No może na deseczce. Poskaczemy coś. Będziesz jakiś salto robił? No spróbujemy. Jak już tu jesteśmy, to coś sprawdzimy, co potrafimy od ostatniej wizyty z kurą. Także dzisiaj spróbujemy coś nowego zrobić. Może jakieś salto przez Witold Boja? Co myślicie? Teraz za bardzo do przodu. Spróbujemy zrobić, żeby Oldboy skakał bardziej do góry zamiast do przodu. O, lepiej. Dobrze. Prawie półtora. Na główkę już mógłbyś polecieć. Spróbujemy, bo jeszcze trochę za bardzo cię obkręca. Jak się odbijasz z materaca, dynamicznie ręce do góry i dopiero jak masz wysokość, to wtedy zaczynasz się grupować i kończysz salto. Nieźle. Teraz chyba było najlepiej. Jeszcze parę skoków i przeze mnie możesz skakać. Dobrze było, podobało mi się. Prawie tak jak u mnie. Miałeś dobrego nauczyciela. A i teraz utrudniamy Oldboyowi. Już taka wysokość, czy za twardo będzie? Ja tam nie mam zamiaru lądować. O, teraz było. Już lepiej, ale staraj się jeszcze bardziej w górę, tak żeby zablokować się na materacu i polecieć w górę. No, praktycznie siadasz później na tych przeszkodach. Możesz wylądować tam powiedzmy metr za przeszkodą. No teraz było chyba najfajniej. Pionie. Czyli w górę. O. No. Spróbuję wychwyt zrobić. Zobaczmy, czy wyjdzie. Chyba nie wyszło. Teraz troszkę utrudniamy, podwyższamy wysokość przeszkody. Dobrze. Rękoma przeasekurowałem. Dobrze. Jak? Bez problemu. Ale wysokość już była, co? No, już się leci. Ładnie? Jesteś dumny? Za bardzo się asekurujesz. No. Musisz mocniej w górę, przyblokuj nogami, tak jakbyś chciał się zatrzymać. Aha. Teraz spróbujemy kolejne ćwiczenie, bo jeszcze nie wychodzi ci za bardzo lecenie w górę. Zabieramy przeszkodę, odbijasz się przy końcu materaca i starasz się nie wpaść na poduchę. Czyli z rozbiegu blokujesz się i starasz się jak najwyżej, a w ogóle nie do przodu, czyli nie lądujesz na poduszce. No, ale wyskok. Zabiera. O. Jeszcze mocniej. Lepiej, ale jeszcze nie przyblokowałeś. Czułem. Czułem, że jeszcze. Że to bardziej blokowałem niż na tym. O.
Ale dużo było wyżej, zapas miałem? Miałeś. Do wybicia lecisz już w pozycji z takim lekko zgięciem w biodrach. Dynamicznie się z tego wybijasz w górę. Jak? Jak to wyglądało? No teraz było najbliżej przegu. No lepiej. Teraz chyba nie mocno lepiłem. No. Ale jeszcze cały czas w górę. Bo od razu po odbiciu się chyba kule, nie? No. A jeszcze można się mocno wyciągnąć. Czyli żeby mieć taką fazę lotu w górę. Mój, tak jakbyś chciał się wybić do dosiężnego, czyli skaczesz do sufitu, a nie koncentrujesz się na tym, żeby zrobić salto. I do góry. Teraz próbujemy salto bokiem, czyli dochodzisz do krawędzi, ustawiasz się bokiem do materaca, wyskakujesz do góry, ale dynamicznie też kręcisz rękoma. Czyli tak jakbyś chciał zrobić obrót, śrubę. No, ja sobie przy krawędzi materaca i wybijając się w górę, kręcisz tułowiem, lądując na poduszce. Lepiej by mi było chyba z lekkiego takiego najścia, bo to wtedy będę czuł trochę te odbicie może. No ale to też chodzi o to, żebyś się nauczył samego obrotu. Nie. Przy salcie do tyłu wyrzucasz ręce w górę i nogi później nadają ci obrót. Tak tutaj musisz obrót nadać sobie rękoma. Wyskakujesz w górę, przyciągasz kolana, łapiesz za kolana. Cały czas zapominasz o rękach. Wyskok do góry z zaciągnięciem rąk. Czyli robisz hop. Delikatnie cię wtedy będzie obracało, ale starasz się trzymać wysokość. No? Nie, to mnie tak obraca. Ale teraz zapomniałeś już o rękach. Graj to z rękoma. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Trudniejsze widzę. Koordynacyjnie tego nie można ogarnąć. Tak od razu. Delikatnego najścia. Pierwsza lewa noga. Dostawiasz prawą. I skok. Raz. Dwa. No, coraz lepiej. Ale jeszcze zobacz, gdzie lądujesz. Na razie muszę te nogi opanować, żeby one mi się zechciały obrócić się razem z rękoma. Dociągnij mocno do klatki piersiowej. Czyli to mamy jeszcze teraz do dopracowania. Kolejny etap to będzie salto do tyłu po rundaku. No fajnie, poćwiczyliśmy trochę, ale strasznie gorąco, leje się i bardzo zmęczony. No już widać, że to max jest taki. Ja już ledwo dyszę, a byliśmy godzinę, ale mega intensywnie, bo się tylko zmienialiśmy, nie? Co chwilę. Także dziękujemy za dzisiaj, zapraszamy do kolejnego odcinka. Bokiem nie wyszło, ale będę próbował coś ogarniać to na sucho, to wyjdzie. Także subskrybujcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Yo! Warszawa niezmarnowana. Poszły dwie imprezy. Także dobrze.